Wierzchu Szaredego. www.redego.pl. Wczesna godzina nie wystraszyła biegaczy. Już o 8:00 miłośnicy tej formy ruchu licznie przybyli do budynku Akademii Wychowania Fizycznego, by uczestniczyć w wykładzie Akademii Maratonu. Wykład pod tytułem Reakcje fizjologiczne organizmu podczas biegu maratońskiego poprowadził doskonale znany w środowisku biegaczy profesor doktor habilitowany Jan Chmura. Naukowiec maratończyk opowiadał m.in. o tym, jak profesjonalnie przygotować się do biegu maratońskiego, a także przedstawiał strategię, jaką należy przyjąć, żeby ukończyć maraton bez kontuzji. Profesor Chmura dzielił się swoim doświadczeniem związanym z bieganiem maratonów, też biegów na nieco krótszych dystansach. Wykład zainaugurował Akademię Maratonu. Kolejne spotkanie ze znanym naukowcem w maju. Po teorii dla naszych biegaczy przyszedł czas na praktykę. Odbył się trening i ty możesz zostać maratończykiem. Zawodniczki i zawodnicy uczestniczyli w zajęciach podzieleni na trzy grupy. Podział nastąpił po teście Coopera. Jeden z pierwszych treningów przypadł do gustu, o czym świadczą m.in. uśmiechy na twarzach nieco zmęczonych po biegu uczestników programu. Od kwietnia poprzeczka, przypomnę, poszła do góry. Biegacze będą się teraz spotykać dwa razy w tygodniu. Po zakończeniu treningu uroczyście na Stadionie Olimpijskim zainaugurowano kolejną akcję – honorowy dawca energii Fortum. Celem tego programu jest przebiegnięcie jak największej liczby kilometrów. Nie obędzie się bez rywalizacji, bo w szranki staje 5 miast oprócz Wrocławia – Bytom, Częstochowa, Płock i Zabrze. Miasta walczą o zdobycie jak największej kwoty pieniędzy, która zostanie przekazana na cele charytatywne. Honorowy dawca energii Fortum to program skierowany do osób już biegających lub zamierzających rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Aby dołączyć do akcji, wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację na smartfona i wybrać jedno z miast, dla którego chce się biegać. Przez cały czas trwania programu energia osób biegających dla poszczególnych miast jest kumulowana. Przez cały czas trwania cyklu, czyli do 30 września, kolejne porcje bieganej energii są sumowane zarówno dla indywidualnych biegaczy, jak i całych miast. Gdy licznik zostanie zatrzymany, poznamy zwycięzców. Fortum przekaże wtedy darowiznę na cele charytatywne w każdym z 5 miast. Wysokość darowizny uzależniona będzie od miejsca w rankingu, czyli ilości energii wybieganej przez biegaczy danego miasta. Zachęcamy do biegania. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.